Państwowa Straż Pożarna w Lesznie ma nowego komendanta. Obowiązki pełni w tej chwili starszy kapitan Sebastian Kozłowski, wcześniej zastępca komendanta miejskiego. Dotychczasowy komendant, starszy brygadier Maciej Zdęga, decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej został przeniesiony do pełnienia służby w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Przekazanie obowiązków nastąpiło podczas uroczystej zbiórki. Na spotkaniu nie zabrakło wspomnień i podziękowań, które odchodzącemu komendantowi składali nie tylko strażacy i cywilni pracownicy komendy, ale także samorządowcy z Leszna i okolicznych gmin. Z kolei obejmujący kierownictwo w Komendzie Miejskiej starszy kapitan Sebastian Kozłowski usłyszał życzenia wielu sukcesów i powodzenia. Nie ukrywano, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Powołanie na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie jest dla mnie największym wyróżnieniem w mojej ponad 25-letniej kariery. To wielki zaszczyt, ale również wyzwanie, nowy zakres obowiązków i wielka odpowiedzialność. To wyjątkowy dzień, tym bardziej, że przypada na rok 2020. Rok, w którym obchodzimy setną rocznicę powrotu Leszna do macierzy. Szanowni Państwo, w tym miejscu dziękuję młodszemu brygadierowi Dariuszowi Marczakowi, wielkopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej za ten awans. Ale przede wszystkim za zaufanie, jakie mnie obdarzył. Pragnę wszystkich zapewnić, że swoją służbę będę pełnił w dalszym ciągu z należytą starannością i największym poświęceniem, by społeczność miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego czuła się bezpiecznie.